Cześć, z tej strony Onu i2, a to kanał Onuj Kielecki. Jak już co miesiąc przygotowałem dla was podsumowanie miesięczne z regionu, chociaż muszę przyznać, że duża część informacji pochodzi z Kielc. Nie wiem z czego to wynika, ale po prostu poza stolicą województwa prawie nic się nie działo. Jeśli o czymś zapomniałem, to możecie klasycznie napisać w komentarzach. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie sobie na dłużej, zostawcie suba. Nie przedłużając już, zaczynamy! Mimo że większość informacji jest ze stolicy regionu to zaczniemy od powiatu kielskiego. Od 1 marca zamknięta była droga powiatowa od granicy z Kielcami w kierunku Zagnańska. Miało to związek z planowaną wycinką drzew przez Nadleśnictwo Kielce w okolicy drogi pod budową ścieżki rowerowej. Jest to jeden z odcinków który ma zostać wykonany by ułatwić rowerzystom poruszanie się na północ od Kielc. Wszystkie planowane odcinki mają powstać do 2024 roku a koszt inwestycji ma wynieść około 16 milionów złotych. Kolejna informacja pojawia się dosłownie pod koniec materiału jako wstęp. Pod koniec oczywiście poprzedniego materiału, chodzi mi to o posłuchanie lutego. Mianowicie 4 marca ogłoszono przetarg na budowę S74 na odcinku Kielce zachód Kielce Bocianek, tak zwane przejście przez Kielce to kluczowy odcinek dla usprawnienia ruchu w granicach miasta. Raptem 5-kilometrowy odcinek połączy zachodnią wolnicę z miasta z wschodnią wylotówką w stronę Cedzyny. Co ważne, duża część tego odcinka może zostać poprowadzona w tunelach lub wykopach, co zmniejszy hałas na takich osiedlach jak bocianek, Szydłówek czy sady. Inną sprawą jest sam koncept poprowadzenia S-74 przez ulicę Świętokrzyską, Jesionową i Łódzką, ale o tym opowiem prawdopodobnie w osobnym materiale. 5 marca doszło do ważnej uroczystości dla strażaków z OSP Kielce Niewachlów. Jedyna tego typu jednostka w stolicy regionu została uroczyście włączona do krajowego systemu Ratownic ratowniczo-gaśniczego. Był to z pewnością niezwykły prezent dla tej jednostki, która w tym roku obchodzi 95-lecie istnienia. W uroczystościach na rynku, zorganizowanych na rynku uczestniczyły również poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych jednostek, m.in. z Bilczy, Morawicy, Masłowo-Miedzianej Góry czy Zagnańska. Dwa dni wcześniej doszło do ważnego głosowania w kielskiej Radzie Miasta. Radni zdecydowali ostatecznie, że działki, które znajdują się na południowym stoku w okolicy rezerwatu na Karczówce, nie będą mogły zostać zabudowane. Według mnie jest to zdecydowanie dobre rozwiązanie, ale wiadomo, że niektórzy będą z tego niezadowoleni. Taka już kolej rzeczy. 1 marca rozpoczął się z kolei ważny remont w Busku Zdroju. Chodzi o remont ulicy Partyzantów i Grota, które znajdują się we wschodniej części miasta. Remont ten ma usprawnić ruch w okolicy pływalni, gdzie znajduje się obecnie wąskie gardło. Zakres pracy jest dość spory, wbudowane mają zostać kanały deszczowe, chodniki oraz ścieżki rowerowe, a przede wszystkim powiększone ma zostać skrzyżowanie ulicy partyzantów z ulicą Grota. Wartość inwestycji wynosi 6 milionów zł, a planowane zakończenie robót to końcówka października. Przenosimy się na północ województwa. 7 marca wybrano wykonawcę na budowę północno-zachodniej obwodnicy Starachowic. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich wybrał ostatecznie ofertę firmy Strabak, która ma wykonać swoją inwestycję w 18 miesięcy za 130 milionów złotych. Droga ta ma odciążyć centrum i pozwolić pojazdom jadącym o strony Wąchocka do specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice na ominięcie miasta. Dodatkowo ma zostać wybudowana ścieżka rowerowa oraz infrastruktura towarzysząca. Tego samego dnia pojawiła się informacja o rozpoczęciu budowy nowego osiedla w Pinczowie, 7 Olaski Estate. W budynkach przewidziane są 64 mieszkania, które będą miały od 34 do 70 m2. Cztery budynki mają mieć windy oraz parking podziemny. Planowany termin zakończenia prac to z 2023 roku, a minimalna cena za metr kwadratowy wynosi 6800 zł. Pozostajemy na południu regionu, chociaż teraz przenosimy się na wschód od Pinczowa. Po łańcu pojawi się kolej, pojawili się kolejni zainteresowani kupnem działek inwestycyjnych. Fabryka jednego z zainteresowanych, która miałaby powstać w tym miejscu, byłaby pierwszą tego typu w Polsce. Produkcja produkuje mineralne materiały budowlane, budowlane z wysokiej jakości z odpadów przemysłowych. Jej wartość wyniesie około 100 milionów złotych, a zatrudnienie ma znaleźć w przyszłości do 120 osób. Nie jest to oczywiście jedyny przykład inwestycji w tym nadwieślanskim mieście, co pokazuje tylko jak dobrą politykę prowadzą władze lokalne. Można powiedzieć wreszcie. Podpisano umowę na realizację S74 na odcinku Przełom Mniów w Kielce. Jest to odcinek bardzo ważny, a wręcz kluczowy do rozwoju gmin na zachodzie Kielc, zwłaszcza gminy Miedziana Góra. Więcej o tej inwestycji mówiłem w podsumowaniu lutego, także zapraszam tam, jeśli chcecie się dowiedzieć więcej. W karcie po prawej stronie w pewnym momencie pojawi się oczywiście e, odnośnik do e, playlisty, podsumowań miesięcznych, i tam znajdzie się oczywiście luty. E, tak samo jak ten, też się tam znajdzie, to na, to na spokojnie. W końskich z kolei inwestycja stanęła. Fragment ulicy Piłsudskiego, który znajduje się w centrum miasta, stoi obecnie pusty i rozkopany. Wykonawca tego remontu odstąpił od umowy, co jest spowodowane sytuacją za naszą wschodnią granicą. Na budowie pracowało wielu Ukraińców, którzy po wybuchu wojny ruszyli bronić kraju, co spowodowało braki w ludziach. Przedłużająca się inwestycja już powoduje duże straty dla lokalnej ludności, a niedługo może spowodować straty również dla miasta. Może się to stać, gdy wycofane zostanie dofinansowanie wynoszące 80% kosztów remontu. Wynika to z faktu, że warunkiem finansowania miało być ukończenie inwestycji do czerwca tego roku. Więc tam może być bardzo ciekawa sytuacja. I na pewno mogą być braki w budżecie. Jeśli oczywiście zostanie wycofane to dofinansowanie. Kolejna informacja będzie dość smutna dla kibiców świętokrzyskiej piłki: Mianowicie upadł czwartoligowy klub Lubrzanka Kajetanów. Klub nie przystąpił do rundy wiosennej w Lidze i zakończył sezon z dorobkiem dwóch punktów. Problemem okazały się finanse klubu z gminy Zagnańsk, ale również wtargnięcia na obiekty klubowe. Największym sukcesem klubu było czwarte miejsce w czwartej lidze w sezonie 0708, wówczas czwarty poziom ligowy. Później, w następnym sezonie, również dość dobry rezultat, ale z każdym kolejnym sezonem szło coraz gorzej. Duża szkoda, że takie kluby upadają, ale my nie jesteśmy w stanie nic zrobić. 12 marca przyszła z kolei bardzo pozytywna informacja ze świata sportu. Juniorzy Wiwe Kielce zdobyli Mistrzostwo Polski. W finale, rozgrywanym notabene w Płocku, drużyna ze stolicy regionu pokonała Pałac Młodzieży Tarnów 32-26. Co ciekawe, z Wisłą Płock drużyna Vive wygrała w półfinale aż 36-20. do 20. Gratulacje dla wszystkich zawodników mistrzowskiej drużyny. Historia obiektów przy ulicy Langiewicza w Pielcach jest dość ciekawa, zawiera również dość sporo plotek. Jeśli czas pozwoli, to zrobię na ten temat osobny film. Czemu o tym mówię? 14 marca podpisano umowę na budowę NFZ-u właśnie przy ulicy Langiewicza. Budowa ma potrwać 26 miesięcy oraz kosztować będzie ponad 56 milionów złotych. Obiekt ma się składać z dwóch części i ma zastąpić wysłużony obiekt przy ulicy Jana Pawła II. Ważny rondo w Jędrzejowie może otrzymać swoją nazwę. Chodzi oczywiście o rondo na skrzyżowaniu ulic 11 listopada Dmowskiego i Parkowej. Zaproponowano trzech patronów. Wincentego Kadłubka, Kazimierza Zentklera oraz Teklę Dulińską. Obecnie czekamy na decyzję Rady Miejskiej. Jędrzejowo, oczywiście. Wracamy do Kielc. W połowie marca pojawiła się informacja o chęci połączenia przedszkola nr 2 i szkoły podstawowej nr 5. Obie znajdują się na Herbach, jednak przy innych ulicach. Przedszkole przy ulicy Sowiej, podstawówka przy ulicy Wróbla. Jak podano, pozwoli to zaoszczędzić 130 zł rocznie. Z drugiej strony niezadowoleni są rodzice dzieci uczęszczających do tych placówek. Jak rozwinie się sytuacja, tego póki co nie wiemy. Mówiłem dzisiaj już o jednym rejestrze, to czas na drugi rejestr. Muzeum Zabawek i zabawek chce się pojawić w Państwowym Rejestrze Muzeów. Jest to jeden z celów nowej strategii obiektu znajdującego się przy Placu Wolności. Do tych planów dochodzi dodatkowo chęć zmiany wystawy głównej, chęć ukazanej zbiorów nie tylko dla dzieci i młodzieży i wiele innych rzeczy. Szczegóły znajdują się oczywiście w linku w opisie. Nowe po pierwsze w Alei Sław. Zanim powiem, o uchodzi chodzi krótki wstęp. Aleja Sław to główny fragment skweru Szarych Szeregów w Kielcach. Jeśli ktoś tam nigdy nie był, to szczerze polecam. Fantastyczne miejsce. Dobrze, zatem kto się pojawił w tejże alei? Jest to Wiesław Gołas, kielczanin, który został wielokrotnie doceniony za życia. Teraz został doceniony po śmierci. Na ulicy Krakowskiej budowano wjazd do nowego centrum handlowego. Pierwotnie roboty zakończyły się miało 26 marca ale że kierce to kierce, to roboty się opóźniły. Powodowało to znaczenie do jednego pasa oczywiście ulicy krakowskiej, jedną w kierunku centrum przed skrzyżowaniem z ulicą pod czyli mniej więcej na wysokości Lidla, który tam się znajduje. Już wspomniałem o propozycji ograniczenia tranzytu przez Jagiellońską, e, oczywiście w odcinku lutowym. Albo styczniowym nawet. Nie pamiętam już dokładnie w którym momencie, tam, bo tam było dość na granicy. Ze względu na zakłady znajdujące się przy tej ulicy, nie można było całkowicie uniemożliwić tranzytu, e, tranzytowi przejazd przez tą ulicę. Zmieniono więc oznakowanie na ulicy krakowskiej, idąc od strony białogonu. Znak pokazywał, że na wprost jedziemy do centrum, a na lewo do łodzi. Po zmianie pokazuje, że na wprost jest i do centrum i Piotrkowa Trybunalskiego. E, powinno to przynajmniej w jakimś stopniu zmniejszyć ilość tirów jeżdżących tą ulicą. Przenieśmy się na wschód, ale nieznacznie. Okolice Doliny Silnicy w północnym Śródmieściu i Sadach doczekają się nowego oświetlenia. Przez postawionych ma być 160 nowych słupów z oprawami, a ich wartość to 1 100 000 zł. Kwota ta jest dość spora, chociaż widziałem dziwniejsze przetargi w Kielcach. Kolejna informacja będzie krótka, bo mówiłem o niej podczas poprzedniego podsumowania. Ogłoszono przetarg na budowę Centrum Przedsiębiorczości Rolnej we Włostowie. Termin składania ofert mija 6 kwietnia. Jeśli po więcej szczegółów, oczywiście zachęcam do zajrzenia do odcinka lutowego. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę drugiej części owońcy Morawicy. Jeśli nie będzie żadnych odwołań, ofertę firm Fawe Polska, Especine, Midas, Stroj i Dimpak, która wynosi 214,9 mln zł, zostanie zaakceptowana. Odcinek ten ma 4,4 km i ma ominąć Morawicę i ma wolę Morawicką. Zadanie ma być zrealizowane w ciągu 36 miesięcy bez wliczania okresów zimowych. Niedługo ma zostać zakończona budowa Nidarium w Umianowicach mina Kije. Ma to, zostać, ma to być jedyny tego typu obiekt w regionie, może można będzie w nim, w nim zobaczyć zwierzęta żyjące w nidzie, stąd nazwa. Dodatkowo ma postać strefa noslegowana, 55 miejsc, sala edukacyjno-konferencyjna oraz pracownia projektowo-badawcza. Poszczegóły liczbowe odnośnie wymiaru np. tego nidarium zapraszam do linku w opisie. 26 marca ogłoszono przetarg na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Inwestycja, która wynosi około 18 milionów złotych, zakłada wybudowanie sześciotorowej bieżni o długości 400 metrów, skoczni do skoków zwyż, w dal, otyczce, miejsca do pchnięcia kulą, rzutu młotem i dyskiem oraz rów z wodą do biegu z przeszkodami. Powstaną również boiska do piłki, nożnej, koszykówki, siatkówki i korty tenisowe. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 kwietnia. Przyjmowane były praktycznie, bo wy to będzie się oglądać trzeciego. Pod koniec 2021 roku został zamknięty obiekt Ibis. Chodzi oczywiście o hotel, który stał się wręcz ikonicznym obiektem w okolicy dawnej synagogi, czyli skrzyżowania ulic warszawskiej i Alei 9 wieków Kielc. Po przejęciu tego budynku przez nowego właściciela zakładano, że nie będzie już on pełnił funkcji hotelarskiej. Jednak ma przejść on jedynie remont i pozostać z takim przeznaczeniem, jakim był. Ostatnią informacją. Jest fakt rozdania nagród miasta Kielce. Ta nagroda rozdawana od 1995 roku e, to wyraz uznania dla osób, które swoją postawą, pracą i działalnością przyczyniły się do promocji oraz rozwoju stolicy województwa świętokrzyskiego. Spośród 20 kandydatów wybrano 10 laureatów. Cała list, ich lista znajduje się w linku w opisie. Dodatkowo honorowy tytuł <coughs> uzyskało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które znajduje się w stolicy regionu. Dobrze. To już tyle na dzisiaj. Zachęcam do łapki w górę, suba oraz komentarze oczywiście. Jeśli o czymś zapomniałem, możecie dać mi znać w komentarzach. Jeśli macie pomysły na jakieś odcinki, możecie również dać mi znać w komentarzach. Um, mam nadzieję, że w kwietniu znajdę czas, żeby dodatkowo. Um, Opis, dodatkowo zacząć jakieś dodatkowe odcinki, może jakieś serie na tym kanale. Zobaczymy. Na pewno w maju będę miał dużo więcej czasu niż mam obecnie, więc myślę, że tam już nie będzie problemu, że pojawią się jakieś ciekawsze odcinki, również oprócz samych podsumowań, oczywiście, które są obowiązkowe na tym kanale. Zatem do następnego, trzymajcie się i cześć.